witam serdecznie na kanale World of MMA. Dzisiaj kolejna historia pasa mistrzowskiego w Federacji KSW. Tym razem bierzemy pod lupę wagę średnią. Ponad 78% osób oglądających moje filmy to widzowie bez subskrypcji. Z tego miejsca zapraszam serdecznie do zostawienia suba na kanale oraz kliknięcia dzwoneczka, żebyście nie przegapili żadnego filmu. Bez przedłużania lecimy z tematem. Pierwsza historyczna walka o pas mistrza wagi średniej sięga roku 2010 i gali KSW 13 w Katowicach. Pojedynek o tytuł stoczyli Krzysztof Kułak oraz Brazylijczyk Vitor Nobrega. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były 3 5-minutowe rundy, po których zwycięzcą i pierwszym posiadaczem pasa mistrzowskiego w wadze średniej został Krzysztof Kułak. Popularny model za długo nie nacieszył się mistrzowskim tytułem. Niedługo po zdobyciu pasa doznał kontuzji i zrzekł się mistrzostwa. Dopiero podczas gali KSW 19 w łódzkiej Atlas Arenie wyłoniono kolejnego mistrza w wadze średniej. Szanse zdobycia tytułu otrzymali Michał Materla oraz Brazylijczyk Jay Silva. Po bardzo dobrej, twardej walce i niejednogłośnej decyzji sędziów, zwycięzcą i mistrzem wagi średniej Federacji KSW został Michał Materla. Już dwie gale później w Warszawie przystąpił do pierwszej obrony mistrzowskiego tytułu. Status pretendenta otrzymał solidny Amerykanin Rodney Wallace. 21 sekund wystarczyło, aby Michał posadził na dechy Wallace'a. Szczeciński berserker obronił mistrzowski tytuł i zgarnął bonus za nokaut gali. Na gali KSW 23 w Gdańsku po raz drugi przystąpił do obrony mistrzowskiego pasa. Tym razem na przeszkodzie stanął dwumetrowy Hawajczyk Kendall Grove. Po trzech rundach sędziowie orzekli, że do wyłonienia zwycięzcy będzie potrzebna dogrywka. Po krwawej czterorundowej walce zwycięzcą i mistrzem pozostał Michał Materla. Przy okazji obaj zawodnicy zgarnęli bonus za walkę wieczoru. Do kolejnej obrony mistrzowskiego tytułu Michał przystąpił na gali KSW 26 w Warszawie. Po raz trzeci przyszło mu się zmierzyć z Jayem Silvą. Po raz kolejny dali dobrą walkę i zostali nagrodzeni bonusem za najlepszy pojedynek gali. Materla raz na zawsze zakończył sprawę z Jayem Silvą i pokonał go decyzją sędziowską. Pas został w Szczecinie. Kolejna obrona mistrzowskiego tytułu miała nastąpić w Krakowie na gali z numerem 29. Przeciwnikiem Michała miał być Holender surinamskiego pochodzenia, Melvin Menhoff. Niestety Materla doznał kontuzji stopy i pojedynek nie doszedł do skutku. Po wyleczeniu kontuzji Michał na gali KSW 31 w Gdańsku przystąpił do obrony mistrzowskiego tytułu. Status pretendenta otrzymał Tomasz Dwal. Pod koniec trzeciej rundy Michał po zanurkowaniu w nogi Tomka sprawnie przeszedł do krucyfiksu. Po gradzie ciosów sędzia był zmuszony do przerwania pojedynku 4 sekundy przed końcem walki. Zwycięzcą został Michał Materla, który zatrzymał pas mistrzowski wagi średniej Federacji KSW. Ponadto obaj zawodnicy otrzymali bonus za walkę gali. Dodatkowo ten pojedynek zajął 38 miejsce w rankingu najlepszych walk MMA 2015 roku według portalu Tapology. W końcu na gali z numerem 33 w Krakowie doszło do długo wyczekiwanego starcia mistrza Michała Materli z pretendentem Mamedem Halidowem. Kto tamtego wieczoru choć na chwilę mrugnął, mógł się nim mile zaskoczyć. Walka trwała nieco ponad 30 sekund. Mamed trafił Michała wyprzedzającym prawym prostym i dokończył sprawę latającym kolanem w stójce i ciosami w parterze. Nowym mistrzem został Mamed Halidow, zgarniając przy okazji bonus pieniężny za nokaut gali.
Do pierwszej obrony tytułu Mamed przystąpił na gali KSW 35 w Gdańsku. Jego przeciwnikiem został Niemiec tureckiego pochodzenia Aziz Karaoglu. Po bardzo nudnej walce nie brakowało kontrowersji. Sędziowie po 3-5-minutowych rundach niejednogłośnie orzekli zwycięstwo Mameda. Publiczność skwitowała jednak ten wynik gwizdami, nie zgadzając się z nim. Mimo wszystko mistrzem wagi średniej Federacji KSW pozostał Mamed Halidow. Aż przez 2 lata do 30 lipca 2018 roku niejasna była przyszłość pasa mistrzowskiego wagi średniej. Podczas konferencji przed galą KSW 45 Mamed postanowił zrzec się mistrzowskiego tytułu. Z tej racji Federacja KSW ogłosiła 4-osobowy turniej oznakowany tytuł Mameda. W półfinałach Michał Materla rozprawił się z Damianem Janikowskim, a Scott Askam pokonał Marcina Wójcika. Na gali z numerem 49 w Gdańsku doszło do finału turnieju, którego stawką był pas mistrzowski w wadze średniej. Michał Materla podjął po raz drugi Scotta Askama. Obaj dali dobrą walkę i zgarnęli bonus za walkę wieczoru. W trzeciej rundzie było widać, że Michał słabnie. Został trafiony kilkoma mocnymi ciosami, aż w końcu Scott wystrzelił latającym kolanem, który straszliwie znokautował Materlę. Nowym mistrzem wagi średniej został Scott Askam. Aktualnym mistrzem wagi średniej Federacji KSW jest Scott Askam. Tak wygląda historia pasa mistrzowskiego wagi średniej. Już w następnym filmie z tej serii zajmiemy się mistrzostwem w wadze półciężkiej. Tymczasem zapraszam Was do wyrażenia Waszej opinii w komentarzu na temat całej serii. Czekam również na wszelkie rady i uwagi. Przypominam o zostawieniu suba na kanale oraz łapki w górę pod filmem. To wszystko na dzisiaj, do usłyszenia. Prowadzący kanał World of MMA.